Dzień dobry, witamy wszystkich. Witamy. Zobaczcie, nasze śliczności tutaj właśnie są. Abunia wzięła je na rączki. I one tutaj... No jejku. No. Iskierka to już usypia. Iskierka usypia już? Tak. Tak i dobrze. No. Słuchajcie, no, kozy są przespaniałe. Mamy rok czasu, będzie już niedługo, jak mamy kózki nasze. No. Co tam do mamusi? Iskierka tak krzyczy? Tak. No. Może niewygodnie jest. No, ale to się bym poruszyła przecież. No. Sama się tak poruszyła. Jak tuś nie wie, to perełka to jest ta ciemniejsza. Uratowaliśmy ją. A iskierka normalnie była wychowana przez mamę, a my przez tydzień żeśmy w domu ją wychowywali, perełkę. Dobra. Ojejku, tak? Nie? To nie wychowywaliśmy cię? Kochaniutkie są te nasze kozy. Dobra, ale słuchajcie, wszystko wszystkim, bałagan jak zwykle u mnie jest. Mieliśmy przerwać już pracę, ale dalej kombinuję. Tutaj też shorta puściłem i tak takie zadałem pytanie, co to może z tego być? No to widzicie, znowu bałagan, znowu będzie dużo poprawek, bo wszystko upaćkane. Ale tutaj robimy łoka i palenisko. No, żeby tu czajnik postawić, ewentualnie patelnię jakąś, tak? Ale łok będzie nam to wszystko zastępował. Ewunia, gdzie jest łok? Chłopaki gdzieś mi go odłożyli, nie wiem. Dobra, zaraz go poszukam. Dobra, znaleźliśmy tego łoka, tam był... przestawione. Ja wam pokażę, jak to będzie wyglądać wszystko. Jaka to koncepcja po prostu powstała z tego wszystkiego. Mam nadzieję, że kiedyś ktoś ze mnie przykład jakiś weźmie, bo to jest moim założeniem, żeby po prostu pomagać innym, nie? Tutaj będzie coś takiego. O! Tu oczywiście będziemy jutro jeszcze równać ładnie, bo tutaj pójdzie blacha. A tutaj będzie łok. Tutaj będzie jedno palenisko, tu będzie drugie palenisko na jednym kominie. W tej rurze będzie to wszystko, tu będzie wycięte i także palenisko tu nie będzie. I łok tutaj będzie. Łok jest chiński. Nie wiem z której wsi. I proszę bardzo, tu będzie łok. On musi być przesunięty maksymalnie tutaj, bo ja, zobacz, trochę za mało miejsca. Tutaj będzie blacha i tutaj głównie nam chodzi o co? Chodzi nam o, żeby tu kawę sobie robić, tak? Tak, bo, żeby było pod ręką, bo tak, blisko. Bo z domu musimy wszystko nosić, nie? I to będzie zwykłe palenisko takie z blachą i tutaj będzie, postawimy czajnik sobie taki, żeby się obkopcił. I mało tego, żeśmy wymyślili, że tutaj będziemy gotować też rosół. Że żona przyniesie po prostu całe produkty, rosół przygotowany w domu, wody naleje i tu przyniesiemy. I rosół z żywego ognia jest całkowicie innym rosołem niż rosół na gazie, czy na płycie grzewczej, czy na indukcji. To jest całkowicie inny smak tego wszystkiego. I tutaj powstało to, słuchajcie, no widzicie, tu jest krawężnik taki drogowy, tam jakieś płyty chodnikowe, tam coś na wyrównanie. I żeśmy wkomponowali ten przepust tutaj kominowy, co idzie do wędzarni. Pani Sylwia tutaj powiedziała, że to będzie taka, no tutaj na ciasto coś i tak dalej. Owszem, to mogło też być tu, takie coś być, tylko na ciasto mamy tu. Tutaj na ciasto. Tak żeśmy to wymocili, bo to... Konstrukcja jest bardzo prosta, taka troszeczkę, wiecie, nogami robiona, ale tam jest ciepło. Takie ma być, tak ma, działać. I tutaj mamy 45 stopni. 45 stopni i to jest w cieniu. Jak będziemy chcieli, żeby tutaj ciasto nam dochodziło na chleb, czy jakiekolwiek inne ciasto, to właśnie będziemy dawać w tym. Wiadomo, że warunki atmosferyczne muszą być dobre i tak dalej, i tak dalej. Także jeszcze raz wam powiem, nie dziwcie się, że to tak wygląda, ale to są materiały wszystko z odzysku. My tu żeśmy nic nie kupowali. No wiadomo, wkręty, zawiasy to trzeba było kupić, ale reszta rzeczy to nie jest kupowana, tylko wyciągnięta z naszego placu tutaj roboczego. Tak, co my mamy tego, plac techniczny, który tutaj mamy. I wyciągamy wszystko tam, co jest po kątach i tak dalej.
jak najmniejszym kosztem, a zobaczycie efekt końcowy. Tu też było wszystko z placu wyciągane. Tu też było wszystko z placu wyciągane. Każdy jeden złom, każda jedna rurka tutaj nam się przydała. Przewód kominowy, proszę bardzo, weź tam Ewunia, od tyłu pokaż, jak ten przewód kominowy. Tutaj też mamy drzewo, ale tych drzew nie chcemy usuwać, a nie chcemy tak samo tych naszych urządzeń, tych, które my robimy, czyli piece i tak dalej, gdzieś tam rozwalać po całym sadzie, żeby to było w jednym kompleksie. I dlatego tutaj jeszcze musimy to wyspawać, tak? To jest stal nierdzewna, czyli to specjalna spawarka jest do stali nierdzewnej. Na Ergonie chyba to się robi. I tutaj będziemy musieli komin dospawać i mamy to już przygotowane i to też nie było kupowane. Także mamy już cały kompleks. Tak naprawdę to ja chciałem robić ładny, taki duży, profesjonalny piec, taką kuchnię ogrodową, ale i to ona miała stanąć tutaj, ale jak mówię, postawiliśmy wędzalnię. Dobra, to postawimy piec chlebowy, bo mamy materiał. Postawimy i teraz postawiliśmy to palenisko na łoka. Na łoku bardzo fajnie się robi. I tu, słuchajcie, tak naprawdę to na tym łoku zrobić wszystko. Wszystko się zrobi. Tak, tu każdą potrawkę, nie wiem, jajecznicę, no wszystko. Myśmy zrobili na łoku, tylko że to łok, wiecie, kupiony w jakimś supermarkecie. My nie mogliśmy znaleźć takiego łoka w ogóle, takiego dużego, bo tutaj zrobisz dla 20 osób jedzenie w tym łoku. Tak. No. I tu takie palenisko elegancko, no fajnie, ładnie pasuje i tutaj sobie będziemy robić. Oczywiście ta rura będzie wycięta. No i nie omieszkam wam tutaj jakąś potrawę zrobić. Na pewno do piątku to skończymy. W piątek już będzie koniec, bo tutaj damy tak samo z płytki. A z jakiej płytki? Mamy specjalną płytkę, co nikt nie ma żadnej takiej płytki. Oczywiście płytka taka, bo mówię, kupiłem 5 promocji paletę i tych płytek mamy. To jest kamień, to jest granit. Kupiłem go ją w promocji i nam się przydaje na stoły. Ale przede wszystkim bardzo łatwo utrzymać jest czystość. Tak jest, tutaj czystości nie będziemy utrzymać. To ma być okopcone, nie, no tutaj tak jak ma być okopcone, nie? Ale no. Stół, nie stół, to jak widzicie bałagan jest, no to jest twórczy bałagan. No to tutaj bardzo fajnie nam się sprawdza ten stół. Jest, słuchajcie, do wiaderko wody i posprzątane. Tak. Nie posprzątane. Także tutaj będą dwie drzwiczki, dwie pary drzwiczek. Jedne drzwiczki, drugie drzwiczki. Tutaj żeśmy dzisiaj już wyspawali kątowniki, bo kątowników już nie mamy. Musimy wyspawać, tutaj to wszystko spasować i drzwiczki też będą wycinane. Tak samo jak te drzwiczki były wycinane. Te drzwiczki były wycinane, to nie są drzwiczki żeliwne, tylko wycinane przez nas. Mamy jeszcze takich blach ryfrowanych, chyba ze dwie sztuki, także nam to wszystko starczy. No, widzicie, popiół jest, nie ma kto posprzątać teraz. I tak to właśnie nam wszystko wychodzi. No i kompleks będzie, czyli będę... I słuchajcie, co by nie było się stało, prądu nie będę miał, wody nie będę miał, bo jak prądu nie będzie, to i wody może nie być i tak dalej, gazu może braknąć, prądu może braknąć, ale drzewa nigdy w lesie nie braknie. Czyli rozpalamy i mamy tutaj taką kuchnię z prawdziwego zdarzenia, po co jest w domu. Czyli mamy piekarnik, mamy wędzarnik, mamy... Coś możemy sobie upiec na patelni i mamy ugotować. Mamy wszystko. Tak. Także jest. Jak ja bym miał wybierać mój dom, a to ja wybieram to. Bo tutaj żyję za darmo, tak naprawdę. A w domu ponoszę koszta na gaz, na to wszystko i tak dalej, i tak dalej. A tutaj żadnych kosztów egzystencji się nie ponosi. Także widzicie, no taki survival ogrodowy. Można powiedzieć, tak? No i dobra, nie wiem kiedy się skończy, ale dalej, słuchajcie, dalej u nas nie padało, już ponad miesiąc czasu nie padało i to trochę żałujemy, że nie pada, ale też cieszymy się, że nie padało, bo pozwala nam... Dzięki temu mogliśmy robić. Tak jest, mogliśmy to wszystko robić. Dobra, i to by był dzisiaj znowu taki fajny filmik z tego, znaczy nie wiem czy fajny, ale z tego co mówię, z niczego zrobić można coś, taki ulepek. Dużo wyobraźni trzeba mieć. I tutaj mnie zaskakuje, ja to podkreślę, pani Sylwia, która nam pisze komentarze, zaskoczyła mnie po prostu tym ostatnim wpisem, co to ma być. Jej ten, no taki wyobraźnia, że ona po prostu jak tutaj to połączyła te wszystkie urządzenia, które my mamy już na sadzie, połączyła to w to, tylko pomyliła się, nie, akurat, bo garownik, że tu na ciasto miało być i tak dalej. Ale słuchajcie, jak ja bym ten wpis dostał o wiele wcześniej, być może bym zrobił ten garownik tutaj taki właśnie tutaj.
na dojrzewanie ciasta, tak, żeby to ciasto wyrosło. Dobra, na pewno będziecie widzieć w tym tygodniu efekt końcowy, w tym tygodniu to będzie zakończone. Jutro obsadzamy to już wszystko i wycinamy i przykrywamy to i będziemy obklejać. Do piątku to zrobimy jak nic. Czyli co? Przed live'em będziemy tutaj sobie robić potrawy już, no. Tak. Także i w sobotę was będziemy zapraszamy. Eksperymentować. Tak jest, w sobotę zapraszamy was na live'a. Szkoda, że tutaj nie mamy dobrego internetu, bo tego live'a byśmy tutaj zrobili właśnie z pieczenia. A ja nie wiem, czy właśnie tego live'a tutaj nie zrobimy takiego. Spróbujemy, zobaczymy, jak ten internet tutaj będzie chodził. Bo mamy na stadzie internet, ale on tak, wiecie, no słaby jest, tak, bo to jest radiówka. A nie wiem dlaczego, ale teraz i te telefony coraz słabiej, słabszy zasięg mają i internet słabszy zasięg ma ten radiowy, wiecie, no. Nie wiem, co się dzieje, w każdym razie nie jest dobrze z tym zasięgiem telefonii komórkowej, bynajmniej u nas tak się dzieje, tak? Dobra, dziękujemy ślicznie, zapraszamy na live'a w sobotę i zobaczymy, albo tu, albo z baru. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy, cześć.